Na dzisiaj zaplanowałem jeszcze jedno nastaw jednego winka z brzozy, z soku z brzozy. Taki mały eksperyment, dodam do niego sok malinowy. Przygotowałem sobie już wszystkie składniki wcześniej, żeby nie kombinować. Mamy tutaj 3 litry soku z brzozy. Do tego soku dodam cukier. Na początku około 1 kg. No i tak wziąłem ten sok. Nie będę tutaj robił reklamy. Spróbuję go wlać tak, żeby nie było widać. Mam nadzieję, że sok malinowy oprócz walorów smakowych da mi też ładny kolor. Będzie to być może, zobaczymy, wyglądało na wino czerwone. Pozostałe wina z soku brzozy, które robiłem, były białe. Może to być ciekawa odmiana. Do całości dodaję 3 g pożywki dla drożdży. 8 g kwasku cytrynowego. Wszystko trzeba zamieszać. Mamy gotowy, prawie gotowy nastaw. Brakuje tylko jeszcze drożdży. Drożdże przygotowałem wcześniej. Tutaj ładnie się namnożyły. Są to drożdże Madeira. To jest ostatni składnik, jak na razie, tego wina. Tak jak w poprzednich przypadkach, jest to nastaw próbny, więc niewielki. Zrobię otwór tutaj w korku. Założę za chwileczkę rurkę fermentacyjną, naleję wody i to właściwie będzie wszystko. Zostawię na, myślę, tydzień, za tydzień dodam resztę cukru. Na razie tyle. Wracam do wina z soku brzozowego i soku malinowego. Po tygodniu, czyli 5 kwietnia, tak zapowiedziałem, dodałem drugą partię cukru. To było 250 g cukru rozmieszane w pół litra wody, dzięki temu ten obszar tutaj mi się trochę zmniejszył. Teraz sprawdzę sobie, bo jeszcze wino powoli fermentuje. Raz na kilka minut, no 3-4 minuty mam bąbelek. Sprawdzę sobie, jaka jest zawartość cukru, zastanowię się, posmakuję też, zobaczę jak ono smakuje i zobaczę wtedy, jak się zachować dalej, czy dosładzać po raz trzeci, czy nie. Oczywiście sprawdzanie poziomu cukru jest tylko orientacyjne, dlatego że tutaj w grę, jeżeli chodzi o lepkość tej cieczy, wchodzą również alkohole, które już się wytworzyły, nie cukry. Według wskaźnika to BLG na tym jest około 5, natomiast też zobaczę sobie chętnie, jak wygląda jego smak, jeszcze nie próbowałem. Wino lekko się już przeparowało. Z zapachu jest słodkie. Jak widać, jeszcze jest mętnawe, ale kolor nie jest zły. Cukru już faktycznie nie ma. Robił się to w tym momencie wino półwytrawne, tak organoleptycznie sprawdzając. A w związku z czym, że bardziej do tego malinowego pasuje mi wino półsłodkie, półwytrawne maksymalnie, to jeszcze dodam do niego
dodam, żeby nie przesadzać, 150 gram cukru rozmieszane w maksymalnie, myślę, pół litra wody, żeby tutaj to zmieścić. Nie chcę dolewać do nastawu, a jak dodam pół litra, to to mniej więcej będzie w tym miejscu i tak już fajnie pod korek nam się zrobi nastaw. Przygotowałem sobie już cukrową zupkę. Jest chyba trochę więcej niż mi się uda zmieścić, no ale spróbujmy. Będzie faktycznie tak pod korek. Już nawet nie przysłowiowo, ale faktycznie. To wszystko wcześniej oczywiście jest odkażone. Wodę zagotowałem, ostudziłem. Teraz ma taką samą temperaturę jak nastaw. Nie chcemy przecież tych drożdży zabić, które tam jeszcze są. No i proszę, nawet się zmieściło. Ładnie. Całość zamieszam. Jeszcze raz tylko przypomnę mniej więcej parametry tego wina. Nastaw był 29 marca, po tygodniu dodałem 250 g cukru. Teraz zdecydowałem się dodać jeszcze 150 g. Za pierwszym razem dodałem pół litra wody, za drugim również. W związku z tym mamy tutaj pełno w boniaku. Wstępnie bez dosłodzenia wino wyglądało na półwytrawne. Lekko cierpki smak, bardzo ciekawy. Powiem szczerze, że smakuje trochę tak jak z półki już w tym momencie, a przecież jeszcze właściwie nie jest ani wyklarowane, ani nie dojrzało. Także jestem trochę zaskoczony takim fajnym smakiem. Zrobimy z tego pół słodkie w tym momencie, tak podejrzewam. Jeszcze trochę pracowały drożdże, myślę, że popracują. Zostawię to na jakiś czas, wrócę, jak sprawdzę, za kilka, nie wiem ile dni, jak fermentacja całkiem ustanie, albo zmniejszy się do takiej bardzo, bardzo, bardzo wolnej, już właściwie fermentacji cichej. Wracam do wina z soku brzozy i soku malinowego. Nastaw był wykonany 29 marca, dzisiaj prawie miesiąc mija. Tydzień temu dodałem pół litra wody i 150 g cukru, ponieważ cukier się tam już kończył w nastawie. Dzisiaj zleję sobie to z nadosadu, który się tutaj wytworzył. Wino zaczęło się tam tutaj lekko klarować. Osad jest na dole. Nie jest go już dużo, ale zleję go sobie. Zobaczę, jaką ma zawartość cukru i zobaczę, czy dodawać kolejną porcję. Ocenimy, jaki potencjał ma ten nastaw. Na początek tradycyjnie zlewanie do baniaka niżej. Jeżeli ktoś nie widział tego w poprzednich moich filmikach czy w innych, to robi się to w ten sposób, że tu umieszczam rurkę. Druga część jest w butli na dole. Zaraz pociągnę tą rurką wino i ono za pomocą grawitacji przeniesie mi się do balonu, który jest na dole. To dość szybko zejdzie. Rurka jest dość gruba. Kiedy zbliża się już do dna, delikatnie przechylę całość, żeby jak najwięcej zebrać bez osadu, który się na dnie zebrał. Osad wygląda na dość solidny, stabilny. Myślę, że dużo mi się tutaj uda zebrać bez jego naruszania.
O, teraz się dopiero trochę ruszył. Starczy. Mamy już przelany. Jak widać, kolor jest ładny. Malinowy. Czyli sok malinowy zrobił swoje. Tego kolorku nam tutaj ładnego dał. Zaraz zobaczymy, jak z cukrem. Wino jeszcze fermentowało, jeszcze pracowało. Ostatnio jak patrzyłem. Cukru jest już niewiele. Resztka tego cukru tam została. Ale oznacza to, że można ewentualnie pokusić się o dodanie cukru. Ja sobie sprawdzę tylko jeszcze, jak smakuje. Czy aby nie jest za mdłe? No tak naprawdę, czy nie jest za, na przykład, za słodkie. Nastaw ma ładny kolor, ale jak widać jeszcze nie jest wyklarowany. Jeszcze jest troszeczkę mętny. Zapach jest bardzo przyjemny, chociaż delikatny. W smaku wino półsłodkie w tym momencie. Rozgrzewające. Mam wrażenie, że takie lekko musujące, ale bardzo lekkie, bardzo przyjemne. Po jakimś czasie dopiero najpierw czuje się słodycz, potem dopiero dochodzi cierpkość taka, pozostaje na podniebieniu na języku, bardzo fajna, bez przesady, taka nieprzeszkadzająca. No, trochę zaskoczony jestem nawet, że tak dobrze to smakuje już w tym momencie. Mam wrażenie, że jak dojrzeje, może zostać hitem tutaj u mnie. Dzisiaj myślę, że pokuszę się o dodanie cukru, natomiast zrobię tak, że dodam go niewiele. Dodam około 200 ml wody i 50 g cukru. Tak, żeby zobaczyć jeszcze, jak zacznie pracować dalej, żeby nie przesadzić też ze zmianą. Myślę, że drożdże kończą tutaj swoją pracę i swoją żywotność. Więc gdybym dodał za dużo cukru, to też mogłoby się okazać, że ja przesadziłem i zamiast pomóc w fermentacji, ją zatrzymałem. Przygotowałem sobie wodę z cukrem. Tu jest taka mała uwaga. Jak odmierzyć na przykład 200 ml wody, nie mając miarki, a mając na przykład wagę? No, z podstawówki, jak będą niektórzy pamiętać, 1 gram wody to mniej więcej zajmuje 1 ml. Czyli inaczej, 200 ml to nic innego jak 200 gram. Można po prostu zważyć tę wodę, jak mamy 200 gram wody, to jest mniej więcej 200 ml pojemności. Oczywiście różni się to od gęstości, temperatury i tak dalej, ale możemy to zaniechać. Dolałem tutaj, tak jak mówiłem, te 200 ml wody. Tutaj widzę, że bąbelki idą, coś już pracuje, tutaj ten nowy cukier. Dlaczego dolałem? Żeby jak najmniej tutaj zostało miejsca, ponieważ to już prawie pod korek będę nalewał, zatkam go jeszcze rurką fermentacyjną, ale już będę chciał odstawić to wszystko, żeby się powoli klarowało na taki dłuższy okres. Nie będę tutaj nic kombinował. Jeżeli za miesiąc mi się nie wyklaruje zupełnie, to będę myślał o ewentualnych poprawkach i stosowaniu jakichś substancji klarujących. Na razie wino idzie w odstawkę. Minęło trochę czasu i zająłem się znów winem z soku brzozowego i malin, i soku malinowego. Tak to teraz wygląda. Fajny, ładny kolor nam się tu zrobił. Wino jest już wyklarowane, więc czas na zlewanie go do butelek. Butelki też już sobie przyszykowałem. O. Co oprócz butelek będziemy potrzebować? Oprócz butelek potrzebować będziemy wężyka, żeby zlać tutaj oczywiście do tego, do tych butelek, to winko. Będziemy potrzebowali również czegoś, co, czym zatkamy, i urządzeń.
Korki mi się moczą. Moczą się w gorącej wodzie, żeby łatwiej było je potem w szyjki butelek wcisnąć. Oprócz tego, w związku z tym, że to nie jest duży nastaw, użyję tu takiej prostej korkownicy młotkowej, ze względu na to, że tym właśnie gumowym młotkiem będę dobijał, jak zresztą pokażę, te korki w te butelki. No i co? Jeszcze miska. Taka zwykła miska. Dlaczego? Dlatego, że nie chce mi się tutaj zachlapać jakoś specjalnie podłogi, w związku z czym będę wykorzystywał miskę jako ochronę dla przeciwbrudową, że tak powiem. Tak to teraz tutaj będzie wyglądało. O. I tutaj za chwilę wezmę z wężyka, zaciągnę wino. I zaciągamy i będziemy tu wlewać po kolei do tych butelek winko. Tu nam się już skończyło. Resztę trzeba będzie zlać już ręcznie. Przez lejek. Tak ostrożnie, żeby nie naruszyć jeszcze delikatnego osadu na samym dnie. Bo nie będzie nam potrzebne. Jeszcze tutaj dwie buteleczki dolejemy. Starczy tylko na jedną jeszcze. Zobaczmy, ile nam się tu wlało. Wszędzie prawie dobrze. Tu dolejemy jeszcze kapeczkę. Dobrze. Także wyszło nam tutaj 6 buteleczek. Zalane jest mniej więcej dotąd. No i teraz będziemy te buteleczki korkować. Przygotowałem sobie tutaj podstawkę taką w formie ściereczki, żeby nie uszkodzić spodu butelek. Dlatego, że na twardym, to akurat jest parkiet, więc jeszcze ujdzie, ale na twardym podłożu mógłby być problem z pęknięciem przy wbijaniu korka do butelki. To jest, tak jak mówiłem, korkownica młotkowa. Jak ona działa? Do tej części wrzucamy sobie korek. Korek był wcześniej namoczony w gorącej wodzie. Parę minut postał. Teraz to wkładamy tutaj, to od góry. No i będziemy próbowali wciskać. Można by rękami, no ale będzie ciężko. Dlatego do tego wbijania, przy tym wbijaniu pomogę sobie po prostu młotkiem, takim gumowym młotkiem blacharskim właściwie. Jak
jak zobaczymy, to tutaj już jest wbity korek elegancko. Ja na to jeszcze wezmę i założę kapturek taki termokurczliwy, o, który tutaj, żeby przylegał dobrze do butelki, gorącym powietrzem z suszarki sobie odmucham. No i to jest już prawie gotowa butelka. Brakuje nam tylko etykiety, którą sobie wydrukuję i tutaj umieszczę. A teraz zajmę się korkowaniem reszty butelek. W ten oto sposób prosty, szybki, można wziąć i zakorkować sobie niewielką ilość własnego domowego wina. Tak jak mówiłem, etykiety i do leżakowania do piwnicy. A to już zabutulkowane, gotowe i zaetykietowane wino brzozowo-malinowe. Teraz ląduje na półce w piwnicy. Degustacja, tak jak powiedziałem, może za parę miesięcy, może nie wytrzymam aż tyle, ale chcę, żeby sobie jeszcze trochę w chłodzie poleżało.